80 milionów złotych, tyle pieniędzy w tym roku przeznaczono z budżetu państwa na Korpus Wsparcia Seniorów. Czym jest ten program? Na jaką pomoc osoby starsze mogą liczyć? Gdzie mają się zgłosić? Na te pytania odpowiemy w naszym materiale. Korpus Wsparcia Seniorów to program skierowany do seniorów, którzy mają problemy z poruszaniem się i wykonywaniem codziennych czynności. W Poznaniu program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy z wolontariuszami Caritas. Jeżeli chodzi o dostępne formy wsparcia, to senior z jednej strony może liczyć na wolontariat towarzyszący. Po prostu wspólne wyjście na spacer, przeczytanie książki czy towarzyszenie. Mówi Piotr Czajka, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Wolontariusze pomagają też w zrobieniu zakupów, umówieniu wizyty u lekarza, wykupieniu leków czy w drobnych pracach porządkowych. Seniorzy, którzy chcieliby skorzystać z takiego wsparcia, mogą się zgłosić albo do MOPR, albo na infolinię rządową 22 505 11 11. Tłumaczy Karolina Dragan z Caritas Archidiecezji Poznańskiej. W poznańskiej Caritas szukają chętnych, którzy chcieliby się zaangażować w wolontariat. Tą pomoc świadczymy minimalnie 1 godzinę w tygodniu, maksymalnie 4. To wszystko można dopasować według tutaj elastyczności wolontariusza, także nie ma problemu, to wolontariusz decyduje, ile czasu jest w stanie poświęcić. Aby zostać wolontariuszem Caritas, trzeba mieć skończone 18 lat. Osoby chętne powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jest on dostępny na stronie internetowej wolontariusz.caritaspoznań.pl.